Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Jeszcze zdążę przed wyjazdem dla was nagrać materiał na piątek, 31 lipca. Czyli wtedy, kiedy już pewnie będę dobrze bawił się na weselu w garniturze. Nie, ale jeszcze taki króciutki materiał zdążę wcisnąć. Będzie cały tydzień zapełniony, jakimś cudem, rzutem na taśmę się uda. Nie, ale dobra, gdzieś to jeszcze są blizny. Ale może gdzieś dalej. Znaczy na pewno z tej strony. Ale... coś do podniesienia. Ej, tam będę mógł się wczołgać. Tak mi się wydaje. Max cegieł. Można to wykorzystać. O kurde, a jednak ktoś tam jest. Dobra, podnieś tą. Ale co, ona pójdzie tędy, jeżeli była tu? Była tu. No i chwyt, tak jest. Dobra, bo to nie była ona. Chyba nie. Chyba nie tym razem, koleś. Dobrze, czego mam lepszą broń. Tej, mam nadzieję, nie będę musiał użyć. O, kolejna apteczka. Dobra, spoko. Znaczy, tam może wejść jeszcze wyżej. Pytanie, gdzie to jest progres? Jak najdalej od progresu. Cegiełka. No tam babka mówiła, że czysto, czyli... co, rozumiem, że sprawdziłem miejsce, gdzie rzuciłem cegłą, tak? O, ktoś tu jest, kondygnację wyżej. I idzie w tę stronę. Nie, nawet dobrze widzę ten kształt. Pytanie, czy chcę ją ściągnąć tutaj na dół, czy idziemy sprawdzić tamtą lokację? No niby szpital jest tam gdzieś? Pytanie, czy faktycznie się wczołgam, czy nie ma takiej możliwości? Aha. No niestety nie. Zaraz się znajdę. Znajdę cię. Wcale nie znajdzie. Chociaż jestem coraz bliżej. Ej. Jak tutaj znam piosenkę chilińskie. Ha. I co by tu z nią zrobić? Jak ją wyprowadzić w pole? Cofnęła się na górę. A to akurat głupio z jej strony. Bo powinna sprawdzić ten dźwięk. Też tak sądzicie? Już idzie? Pewnie, że idzie. A do tego jest sama. No, gdzie pójdzie? W porządku. No, czy na pewno? Będziesz się cofać na górę pewnie, co? Nie do końca. No dobra, to powinno się udać. Miejmy nadzieję. No, i proszę bardzo. Nawet nie ma co gadać. Nie, nie ma co zmieniać. W dalszym ciągu sierp lepszy. Czy to już? No, czyli wszyscy. Co za jebane świry. Teraz pozbierać zapasy. To mi, mam nadzieję, że lepiej ci idzie. Jeszcze lepiej, to znaczy... wydawało mi się, że to przejście nie było takie złe, Eli. Wcale, a wcale. No jak jesteś innego zdania, to sorry, no, że tak to pokierowałem, no ale... jak na moje naprawdę nie było źle. Co my tu mamy? Nie, moja już ma lunety. Teraz autentycznie nie ma powodu, żeby podnosić inne bronie tego typu. Uuu. A tutaj coś bym sobie skręcił z chęcią. W sumie to nadal mogę ulepszyć. Gdzie używam środków wybuchowych jeszcze? To akurat chcę podnieść. Dobra, ale młotow nie będzie. Skoro już tu jesteśmy. No i max cegieł. Może warto gdzieś tu rzucić. Ale co, wychodzimy tędy? Na powierzchnię, na samą górę. Żebym strzały nie dostał zaraz znowu. Tam przejdę. Nie, i poza tym nic tam nie połyskuje z grubsza.
podejrzanie cicho. Ale budka po lewej stronie do sprawdzenia na pewno. A, po prostu kurczę, najwyższa. Z możliwych położeń tutaj. A, dobra. Nie ma co. Nie, ale miejsce takie, że fajnie by było, ja bym nie zgarnął tej strzały rzeczywiście. I co, zmasowany atak z ich strony, czy... Czy cisza i spokój? A, zbyt zarośnięte, tam raczej nie wejdę. O! Czyli słychać, dobra. Kurwa, kolejni. Wycofajmy się to daleko, jak możemy. Ale gdzie są w ogóle? To jest najlepsze pytanie teraz. Nie, bo nie wiem, jak głęboko się cofnąć teraz. Na ile mogę sobie pozwolić. Nie chcę znowu wyjść i dosłownie po sekundzie zostać zauważony. Dobra, czyli z tamtej strony idą. Spoko. Ale... To oznacza, że tu możemy zrobić takie coś. I chyba już o większym promieniu eksplozji, co? A przy okazji... Ej, może łukiem kogoś wreszcie. Dobra, chyba nie było sensu coś położyć aż. Co, zaczniemy to w ten sposób? Po prostu? Znaczy, już nawet nie nawołują. Dobra, ale schowanie się za drugie autko to jeszcze lepszy pomysł. Ale prawie mnie widzieli. Skurczybyki, dobra. Uła! No, duży promień eksplozji, naprawdę. Bo totalnie nie z tej strony. Serio, nazywasz to zasadzką? No nie gadaj. Ilu? Dwóch? Dwóch widzę. W sumie tu mam jeszcze tłumik, to można zrobić jednym... Jeżeli to będzie jeden strzał, to będzie najlepsze rozwiązanie. Ale tam przydałaby się druga mina pułapka. Zobaczył zwłoki, czy... No, pytanie, gdzie pójdzie ten drugi i trzeci. Kurde. No i się narobiło ich trochę. Chyba ryzyk fizyk tutaj pójdzie teraz. Co to? Pociutku, pociutku, pociutku. I najpierw troszeczkę w dole. A wiem, że jest was wielu, do tego właśnie uszczuplam wasze rozmiary. A ten jest na górze, będzie skakał tutaj na dół? A może? Nie chciałbym, żeby mógł. Również rzecz biorąc, jakaś cegiełka by mi się jeszcze przydała. Ej, tam ktoś przechodził? Na tym poziomie? No i dobra, te zapasy ominąłem. A buteleczka zawsze się przyda. Czy już jest jeszcze niżej? Dobra. Nie no, w pogoń za tym jednym gościem. Albo gościarą. W sumie gdzie jest? Co, już tam? Gdzie on polazł? Kurde, pytanie, czy teraz... No właśnie, będzie się cofał, co będzie robił teraz? Idzie dalej. No najwyżej rzucę go butelką i podbiegnę. Serio, nie wiem, gdzie gość się wdrapuje, ale... Dobra, chyba nie widział. Dobra, idziemy za nim, no nie ma co. Dobra, bo zaraz przylecą tutaj.
No, macie to prawie jeszcze lepsze od cierpu. Dobra, ale chyba to nie zaalarmuje wszystkich dookoła. To chyba koniec. No, zresztą to chyba koniec, jak zauważyła Eli. Przeklęte miasto. Dobra, trzeba sprawdzić, czy na pewno ta maczeta nie była lepsza. To gdzie ten jebany szpital? 4,2, ta ma... jeszcze więcej. Dobra, bierzemy. W sumie maczeta wychodzi póki co najlepiej. Ale zabójstwo sierpem też spoko. W sumie każdą inną bronią białą, ale z ostrzem. O, butelka też się przyda. Gdzie tutaj? No jak tu polecimy, to już będzie raczej progres. Znaczy w sumie nie, pewnie trzeba iść tam. Bo stamtąd przyszli oni, ale to w takim razie. No dawaj, ahoj przygodo. A, nawet nie chcesz, za wysoko. No dobra, trochę. I to nawet nie jest rzeka chyba, tylko jakiś bajoro. Albo nawet nie, zwykła gleba. Nie, dobra, może w sumie to, że nie skoczyłaś, było dobrym pomysłem. Rozejrzyjmy się, jak tutaj wygląda sytuacja. No, chyba tam. Jeszcze kawałek podlecę. O, może tu górą od razu, żeby tam nie wejść w jakąś pułapkę, zasadzkę, coś. Nie, ale chyba będę musiał tam przeskoczyć, a jak przeskoczę, to się zacznie dziać dopiero. No co, mam jakby co? Butelkę. Dobra, damy radę. Jak mamy butelkę. Dobra, uwaga. Co, już są? Jeszcze ich nie ma? O. To się teraz troszeczkę negatywnie zaskoczyłem. Zobaczmy, op. Aha, że niby cicho i nikogo nie ma, tak? Mhm. Coś mi się nie chce wierzyć. Autentycznie, coś mi się nie chce wierzyć. A może? Może to w inny sposób trzeba zrobić? Dobra, sprawdźmy tam, gdzie nie muszę wybijać szyby. No ale znowu, jak mnie ktoś tam widzi z okna i celuje do mnie z łuku, to nie zła beka. Zobacz, to jak się ciąga. Dobra, tutaj Max. Jest moment na wyzbieranie rzeczy. No nie, no tak to być nie może. Max z nożyczek odpada. Jeden z bardziej deficytowych towarów w ogóle, więc... trzeba podnosić, albo też oszczędzać, no ale... Max zdrowia tutaj, na półkach. Oprócz kubeczków. Chyba nic. O, łazienka z karbicą zapasów zawsze. Gdzie są moje tabletki? Nie ma tym razem? Troszeczkę wysoko. Znowu. Dobra, nie będziemy tu skakać. Ale tu mogę jeszcze takie coś zrobić. Jak najbardziej. Ale może nie z tej strony akurat. Czyli mówicie, że faktycznie niby nikogo tutaj nie ma, tak? Niby. Dobra, skoro tak. Dobra. Wydaje się, że faktycznie. Już natłuczone szyby już wypadałoby zareagować. Nawet jak jesteśmy w pełnej przyczajce. Po prostu chodzi jedna osoba i się zamęt dookoła tłucze szyby, czyli no ogólnie psuje okolice. No wypadałoby zaatakować wtedy, ale... Nie, może tylko moje zdanie. Okej, jeden pocisk więcej. Tutaj jeszcze więcej do przeładowania. Jak coś. No ale z buteleczką. To jest trochę bezpiecznie. Nie, serio, gdzie oni są? Czy właśnie tutaj miałem walczyć z tamtymi wszystkimi? Okej. Okay. Gdzieś coś może jakoś? Coś?
No nie, tutaj te kroczki słyszałem i to chyba nie były kroki Eli. Znaczy powiem wprost, obawiam się tego wyjścia tutaj. Okej, taśmę zużyłem przed chwilą, bardzo dobrze. Cyk, cyk, cyk. Kolejny raz. Ja tu normalnie słyszę kroki, nie? Rzucę kogoś butelką, trzepnę maczetą. No tu maskara, oni się maskują pewnie gdzieś w krzajorach. No dobra, niby nikogo tu nie ma. Nie, exit za chwilkę w takim razie. Jeszcze tu rzucę okiem. O, bardzo możliwe, że... A, zresztą dobra, nie chcę przewidywać, co tam może być. No nie gadaj, że przez to nie przejdziesz. Ach, dobra. Nie, ale wydawać by się mogło, że tutaj faktycznie żadna skryptowana akcja teraz, w tym momencie nie wyskoczy, a dopiero pewnie przy otwarciu drzwi. Więc może jeszcze nawet o. A wszystkie, a co tam? Co się będziemy szczypać? Już będziemy stamtąd spieprzać to na maksa. Aha! Co, mam młot? No i powinno być po nim, nie? O ja! No, ale teraz już padł, tak? Nie, to może w ten sposób? No... Kurde, widziałem cię, wiesz? Jak se przebiegają. Jak dziarsko. Ej, ale on ma broń. Ten tutaj. No już nie ma. Chcemy użyć młota od razu? Patrzcie mnie okrążyć. Oj. Dobra, i bez strzały. Nie, ale co, ale chyba młota nie bierzemy, nie? Miałeś jakieś coś? Strzały. Szpital. Dobra. Wygląda, no co ty, tylko trzy razy? No ale tutaj w sumie na tych gości mogłem tego użyć. Ale w sumie maczeta jeszcze ma cztery uderzenia, więc lepiej. Dobra, ale skoro do szpitala, to tędy droga, podejrzewam. Jakieś naboje na uzupełnienie zapasów, cokolwiek, może? Trochę ich zużyłem. No i coś faktycznie jest. Ej, właśnie. Na pewno sobie stworzę inną pułapkę. Dobra. No i teraz bardzo dobrze. Już, no ej. No dajcie jakąś butelkę. Cegłę. Cokolwiek, no nie będę z nią pułapką chodził. Zwłaszcza o takim dużym promieniu eksplozji jeszcze. O, dobra, coś jest. I kolejne coś, max zdrowia. Ej, faktycznie, nikt mnie nie trafił, no ale sporo naboi poszło. W sumie 6 chyba. A na największego zakapiora, o dziwo, tylko butelka i trochę maczety. Nie, dobra, nic więcej tutaj, więc... Droga bez powrotu. Przynajmniej tak wygląda. No więc cokolwiek tam było, zostawiliśmy to za sobą. Tutaj nic. To się może dziać, kochani, ale to już niestety sam będę musiał tak samo poczekać jak wy. Bo trzeba spakować wreszcie tą torbę, jechać nad morze, odpocząć. Ale materiały do piątku przyszłego tygodnia powinny się pojawiać. Chyba dam radę. Więc trzymajcie się. Wam też dobrego i spokojnego odpoczynku. Jak jeżeli tam urlopujecie albo wakacjujecie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!